Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Darek, wy oglądacie kanał Gruba Łuska i dziś zapraszam was na Belly Boulda. Na łowisko, którego totalnie nie znam, nigdy tego łowiska nie widziałem, nie byłem tam oglądać wody nawet z brzegu. Wiem tylko tyle o nim, że ludzie jeżdżą tam na naprawdę piękne okonie i na sandacze i taki zamiar złapania jednego z nich dzisiaj mam, więc zapraszam na film, oglądajcie od początku do końca i już łapkujcie, już subskrybujcie kanał, jeżeli tego nie robicie, a ja za chwileczkę odpalam kamerę nad wodą. Elo! No i jestem na miejscu. Na start leci taka żółta gumeczka, piękna miejscówka, super woda, naprawdę głęboka, czysta. Przede mną jest Robert z wędkarstwa holenderskiego, wbijcie do nich kanał, jeżeli ich nie znacie, zasubskrybujcie tam. I lecimy z tymi rybkami. Tutaj pod filarkiem od razu piękne się łuki pokazały. Najprawdopodobniej stoi tu sandacz albo okoń. Będziemy próbowali coś wykrzesać z tej wody. Główka 10 gram i lecimy. Delikatne pobicia z góreczki. Będziemy szpącić i szukać tutaj jakichś mętnookich lub pasiaków. Czy się uda? Mam nadzieję, że tak. Choćby jedną rybkę i będę zadowolony, naprawdę, bo to jest nowe miejsce. Nie jest to na pewno łatwa woda, bo jest duża przede wszystkim. No i jest też bardzo głęboka, więc nie będzie łatwo. Ale ryby stoją poustawiane tutaj pięknie, niesamowicie tutaj stoją. Mam rybkę, mam pierwszą rybkę, słuchajcie, coś uderzyło na 4 metrach. Uhu, Oleg, nie, to sandacz będzie, będzie sandacz, będzie sandacz. Jest! Dobrze było tu wrócić. Wow! Ale pojechał! Chyba sandacz i może być ładny! Kurde! Ta kamera mi się obraca. Dobra, pieprzyć tą kamerę. Będzie ładna ryba. Mam nadzieję, że nie szczupak. Odjeżdża, odjeżdża. Jej. Wow. Ale jedzie z roli. Jedzie z roli jak szalony. Dobra. Ale pstryk było. Było pstryk, to może być sandacz. Hamulec odkręciłem trochę mocniej. Nie chcę spiąć tej ryby. O, właśnie. O, kurde, coś ładnego, widziałem. Szczupak! Ale z 1,20 m chyba. Ty, ale bydle, ja pierdziele. Wow! Wow, będzie życiuwa! Jak nie zepnie się, to będzie życiuwa, ale odjeżdża! Woo! Ale jedzie! Jo, jest szalony! Wow! Mam życiówkę na wędce! Spiał się! Wow, ale sobie przynajmniej pokrzyczałem, kurwa! Wow! Ciekawe, czy z gumą bez. Bez gumy. No tak bywa. To była życiówa. O, ale emocje.
płynę do samochodu, biorę zestaw castingowy, mam to gdzieś. Szybka transformacja, wędka castingowa. Zaczynam od tej przynęty, dociążę ją jeszcze. Jakiś najcieńszy, ten najcięższym. Tu mam chyba 20 gram ze względu na to, że tu jest głęboko. A te szczupaki on mi wziął zna, więc musiał być przyklejony na jakichś 4 metrach. I tak też będę pływał i im podawał tą przynętę. Włączam sobie echo. I czas wykonać pierwsze rzuty stricte za szczupakiem na tym łowisku, bo są ogromne. Są ogromne. Wrzuciłem na miejscówkę, gdzie miałem tego szczupaka i będę tutaj obławiał ten brzeg. Jest tu najwięcej drobnicy, więc myślę, że nie tylko ten jeden tu stał i stoją tu jeszcze jakieś inne. Mam taką wielką nadzieję, no bo tamten wiadomo, spłoszony, pokuty, to tamten raczej już nie weźmie, ale kto wie, może za godzinę, za dwie, jak mu się zapomni. Nie wiem, czy ryby mają taką sklerozę jak ja, ale jeżeli tak, no to kurczę, zapomni mu się na pewno. Później zmienię jakiegoś pinkszada albo może na tą babkę i spróbuję z opadu klasycznie porzucać castingiem. I powiem wam tak, moi mili, godzinka minęła. Chłopaków z wędkarstwa holenderskiego nie widać, bo przyjechał jeszcze Michał. Gdzieś tam pływają po drugiej stronie, a ja ani pobicia. Ale to i tak jest dobry dzień, wiem, że są tu naprawdę ogromne ryby. Rzut jest bardzo długi, bo powoli zwijam. Mimo tego, że mocno dociążyłem tą przynętę, a to ona tak szybko nie opada. Kurde, szkoda, że mi wziął na zestaw sandaczowy, a nie na szczupakowy. Powinien na szczupakowy stricte przypierdzielić coś takiego. Tu by mi się nie spiął, przynajmniej na 95%. Patrzcie, jak kozak miejscóweczka. Tu se spływa woda. Pewnie jak było wysoko, to nabrało. Pff, super. Chłopaki pływają gdzieś tam po drugiej stronie. Ja robię takie kółko do tej wyslepki, tam gdzie miałem tego szczupaka. I będę musiał kończyć, bo nie mogę być dzisiaj za długo. Jest niedziela, jutro do roboty. Trzeba trochę pożyć. Żonę przytulić, ucałować. Posiedzieć z nią trochę. No ale miejsce jest konkretne, na pewno tu wrócę. Elegancko. Dobra, powiem wam, że chyba Robert coś złapał na bellyboardzie, bo podpłynął do niego gość z pontonem i widzę, że Michał teraz płynie do niego. Nie jestem pewien, ale zaraz się dowiem. Brawa. Złapałem sandacza, oklaski, Darek. Ale nie wiem, płetwami. Moi mili, czas na krótkie podsumowanie. Jak widać, bellyboat jest już pod samochodem i ja wyszedłem z wody. Jedna spinka szczupaka, przepięknego, na pewno to była moja życiówka i na pewno tu po nią wrócę. Jeszcze wszystko przede mną. Jeżeli chodzi o chłopaków, to Robert złapał jednego sandacza. Jeżeli ma jakąś foteczkę czy coś, to mam nadzieję, że mi prześle i gdzieś ją tu wkleję. I oczywiście lajkujcie, subskrybujcie, widzimy się niebawem. Elo!